Hej, 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 z tej strony Kratona to będzie recenzja zestawu LEGO Star Wars First Order. Zacznijmy od instrukcji, gdyż kartonu już niestety nie posiadam. LEGO Star Wars oraz motyw przewodni Kylo Ren. Jest to zestaw na pierwszą połowę 2016 roku. W numerze seryjnym 15132. Posiada on wieżyczkę z funkcją strzelania. Dnia dwóch Stormtrooperów First Order. Jednego to chyba jest operator działa i oficera. Instrukcja jak budować. Tu nie będziemy się bawić. Win. Robot mówi pan koniec. Death Master, you force. Moc jest po twojej stronie. Coś takiego. O, funkcja strzelania. A więc mamy instrukcję. Lecimy dalej. Wieżyczka. Oczywiście strzela nam. Poleciał. Zgubiliśmy. I co teraz? I co teraz? Teraz zrobimy coś takiego. Ciu! I mamy pociski z jednej strony, a z drugiej mamy nożysz kurcze. Widzicie, niech się nie starczy. Z drugiej strony mamy komputerek. Możemy wszystko nastawić. O, chwileczkę. Więc omówiliśmy sobie stan skrytki, tutaj takie coś. Obsłynie konstrukcja spiera się na filarach, tam jest w środku płytki jednej, proste zawiasy, pinki. Plaster jako wieżyczka, ogólnie bardzo fajny zestaw. Ja go kupiłem za 60 zł po cenie oryginalnej, pewnie na Allegro można taniej kupić. Pierwszy operator działa, oczywiście ta sama zasada co w wieżyczce, strzela. Może tutaj Michał, tak wygląda jego twarz, dosyć sympatyczna. Operator działa. Oczywiście na te ruki całkiem klasyczne, mówię, ta nowa broń. I według niektórych ta stara broń LEGO Star Wars była bardziej klimatyczna. Ja tak szczerze nie czuję żadnej różnicy. Oficer First Order, widać ma czapkę z nadrukiem First Order, mimika twarzy. Taka klasyczna, do zaniepokojenia. Nadruki, cały czarny. Tak, klasycznie. 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 A tu proszę, to jest Stormtrooper. Pewne dziuki, jakieś pasy. Nowy hełm. Po sztormowcach First Order, który mi się bardzo podoba. Fajnie wykonany, nadruki. Teraz pokażę buźka. Proszę. Taki wyraz zawziętości. Też pistolecik. Bardzo fajna figurka. Proszę, drugi żołnierz też. Taka sama mimika. Tylko inne tutaj. Tutaj nadruki, a tak to broń. Wszystko fajne. Tak, zestaw za 60 zł jest to tak zwany zestaw akcji. Cztery fajne figurki, naprawdę fajne, mi się podobają. Mam działko strzelające, czyli działko się oczywiście kręci w każdą stronę. No, idealne do wystrzelania X-Wingów. Czyli ogólnie super zestaw. Daję mu na 10, daję mu 9,5, gdyż 10 zł mniej i myślę, że by była bomba. No, 20 to całkowicie. Z tej strony Kierton, zachęcam do subskrybowania, do lajkowania. Każda subskrypcja, komentarz czy lajk jest dla mnie bomba. No, hej, ja z tej strony Kierton.